Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, 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 i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. I teraz Wam pokażę moją nową ulubioną rzecz, którą przed chwilą zaktualizowałem, co się poprawiłem, bo to nie działało od dawna, pewnie widzieliście to, zresztą o tym mówiłem. To jest automatyczny system napełnienia pokładu naszych promów wodą. Proszę bardzo. Czy to nie jest piękne? No jakby... Ja wiem, że nie ma racji bytu i że statki i wszystkie obiekty ruszające się nie są faktycznymi fizycznymi rzeczami, ale jednakże to tak pięknie wygląda, jakby zatapianie go na miejscu. Tak, jak możecie się myśleć, nasz przystanek promowy zaczął już działać, niestety musiał być przeniesiony, on wcześniej był tutaj i jest mniej trochę pomp, więc nasz poziom wody tu się też obniżył. No niestety na ten temat nie mogę nic zrobić. Szkoda bardzo. Ale mamy takie ładne miejsce, jak to, co przed chwilą widzieliście. Przy okazji tutaj trochę obiektów poubywało, bo się aktualizowały. No i tak, jedną rzecz zrobiłem poza kamerą, to jest się poza kamerą, chyba widzieliście na początku filmu. Jakiś tam krótki timelapsik. To jest jakiś taki ładny, nowy, malutki węzeł tutaj, który powstał. Całkiem ładnie, zgrabnie go tutaj wmontowaliśmy, czy ja go wmontowałem. Bez wyłączenia z głównie dużo gry. Tak to zrobiłem. Ze zjazdami, tutaj na przykład jest ciekawostka, tak długo siedzi w tym samym miejscu, tak samo jest po tej stronie, no i ten zjazd na dole mi się podoba, że udało mi się go wcisnąć tutaj. Swoją tak teraz się zastanowiłem, gdzie jest Note tutaj? Note jest tutaj. W teorii moglibyśmy go przesunąć tu, tylko musielibyśmy go jakoś... Czekajcie, wtedy by to lepiej wyglądało, bo jest trochę ostre, bym to powiedział. A jakbyśmy trochę to pozmieniali, no dobra, daj tutaj taki i teraz daj mi tą drogę gruntową, jeszcze raz, nie chcę wyjść, chyba nie pójdzie, no to trudno, bo jakby wyszło, czekajcie, o, zapisała się granie. Przynajmniej, że się gra zapisywała. Chyba chodzi o to, że to jest ten wiadukt. Gdyby nie to, że to jest ten wiadukt... Czekajcie, dajcie mi chwilę. No dobrze, no to tak, tutaj trochę to zmieniliśmy. Będzie trochę lepiej to wyglądać, tak mi się przynajmniej wydaje, że trochę lepiej to będzie wyglądać. No, no cóż, wygląda to na załączem obrazku, tutaj jest ten inny zjazd. No i nasze tunele tutaj już w pełni są funkcjonalne. Przy okazji udało mi się zrobić, że tutaj nasz drugi pas jest wykorzystywany, nie do zwracania. Co jest bardzo mnie cieszy, bo jednak, no szanujmy się, on powinien być wykorzystywany. I z tego co widzę, on jest wykorzystywany do pasa dośrodkowego. Jak to zrobiłem, tutaj po prostu są wszędzie trzy pasy, na które możesz zjechać i ostatecznie gra stwierdziła, że może jednak będzie logiczna. Znaczy, może i niekoniecznie stwierdziła, że będzie logiczna, no ale mniej więcej. I tutaj nasz zjazd został też skrócony dosyć dużo, bo wcześniej się tutaj ciągnął i to był jeden zjazd stąd połączony z tym od razu, a ja go skróciłem, bo było to wcześniej po prostu bliżej ten zjazd, to miało sens, a teraz jak jest taka duża dystans, to nie ma to sensu. Taksówki na razie tutaj są tymczasowo i pociągi zostały przyciągnięte dalej. Obydwie te linie jadą dalej do naszej stacji. No i ta stacja dzięki temu jest jeszcze bardziej wykorzystywana, ale tak jak to już kiedyś mówiłem, na pewno ten cały węzeł włącznie z tą autostradą będzie tutaj jeszcze do przebudowy, więc to jeszcze jest... No, na razie przez tą stację po pierwsze przejeżdżają pociągi towarowe, jak właśnie przed tym zobaczyliście. To jest po pierwsze, pierwsza rzecz ważna. Druga ważna rzecz to jest to, że tutaj aktualnie no jest 4 linie, jak nie więcej, więc po prostu będzie potrzeba więcej peronów w przyszłości, aby ten tłok jakkolwiek opanować. Tu chyba na górze nic się nie działo pomiędzy odcinkami. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale dziś nie tym. Dziś się zajmiemy dwiema rzeczami. Po pierwsze, duże frytki. Czas na ich rozbudowę.
o nowe rejony, a właściwie przebudowę i dostosowanie ich do tej części. Już od dosyć dawna czekam, że to mogliście to zobaczyć, aż w końcu kościół poukładamy, przekładamy i w ogóle. I nasz kampus też bym chciał rozwinąć dzisiaj. I właśnie od kampusu bym zaczął. Zobaczmy, ile nam brakuje atrakcyjności. Postawimy jeszcze jeden obiekt tutaj, drugi. Jest fontanna humanistyczna. Ale to oczywiście jest za mało, więc musimy postawić więcej atrakcji, które tutaj mamy. No i tak, na pewno coś, co bym postawił po drugiej stronie, bo to tak czy siak będzie się tutaj znajdować, to są jakieś takie obiekty wszelkiego rodzaju, nie akademiki. Akademików to my mamy tyle, że więcej to my chyba już nie możemy postawić. Znaczy, w teorii mógłbym tu postawić akademik, znaczy to nie jest akademik, tu jest, to jest akademik, ale raz, że no nie byłby podłączony, jakbym go tutaj postawił. Może w przyszłości zobaczymy. To byłby już bardzo dolone. Świetlicę na pewno chcę postawić, bo nie chcę, żeby mieli dalekie dojście do niej. O, mogę postawić zgodnie z tym. Świetnie. Ja tak mamy świetlicę. Dział utrzymania zieleni. Czy jeden nam wystarczy na cały obiekt? Sądzę, że nie. Jeżeli wstawimy sobie tutaj dział utrzymania zieleni, o, w ten sposób, i będzie on faktycznie w zieleni jeszcze tutaj schowany, to sądzę, że to będzie najlepszy dział utrzymania zieleni, tutaj schowany, w zielonym. No, dobra. To całkiem nieźle. Tutaj telefon wibruje. O, drugi raz. No i dalej patrzymy, co my tutaj jeszcze mamy. Klub teatralny, to jeden wystarczy nam spokojnie. Otwarta sala, to też jest obiekt, który bym tu chętnie jakoś wymontował. Oczywiście, jak widzicie, te budynki ja tak sobie po prostu stawiam. No bo wiadomo, że one się tutaj zmienią. Jeszcze sala gimnastyczna i drugi sportowy klub, to powstanie później. To jak gdzieś ty będziesz, wymyślę, co to będzie w ogóle. Możecie pisać w komentarzach, co byśmy tutaj wstawili. Stołówka humanistyczna, no to wiadomo. Po jedzenie raczej się nie chce jechać strasznie daleko, więc też nie będę tym złym człowiekiem i będą mieli ją tutaj na miejscu. I jeszcze coś była. Fontanna humanistyczna, to pewnie gdzieś ją sobie wstawimy. Biblioteka, klub artystyczny, sekcja dyplomów, pomnik osiągnięć. Aula, no i właśnie aula bym postawił, laboratorium, to jest to ostatnie, co stawialiśmy, księgarnię mamy. No to tak, aula. Aula bym tutaj też jakoś wmontował gdzieś. Oczywiście na razie z tego, co widzę, już mamy tak dużo tutaj tych obiektów, że muszę je postawić z dojściem ekstra, ale zobaczymy. Dobrze, czy to jest już wystarczające, czy jeszcze tą fontannę muszę dorzucić? No, jeszcze tą fontannę trzeba dorzucić. No dobrze, to fontannę dorzucimy i mam nadzieję, że to już będzie koniec z naszego jakiegoś tutaj wymyślania obiektów, które muszę postawić na siłę. No bo to jest ewidentnie stawienie obiektów na siłę tutaj. O, i akurat tu nie mogę nawet postawić. A może tu fontanna mi się zmieści, czekajcie. Może. To jest fontanna? Tak, to jest fontanna. Nie, zejdzie. No i takim chyba sposobem jesteśmy już w zasięgu. Tak, jesteśmy w zasięgu. No dobra, no to poczekamy, aż padniemy na kolejny poziom i później te wszystkie obiekty pewnie stąd wyrzucę nawet, wyburzę i będziemy to przebudowywać. A teraz duże frytki. I jak możecie się domyśleć, tu oczywiście będzie timelapsik. Metro tutaj na pewno wróci nam pod ziemię, w sensie będzie całkowicie pod ziemią. Z pociągami nie wiem, co się stanie, to tak mówię na początku. Główną środkiem komunikacyjnym tu będzie na pewno trolejbus, który już tutaj po części jeździ. Nie wiem, jakie tam ma... No pewnie parę osób korzysta. Bambaj całkowicie stąd wyjedzie, prawdopodobnie będzie jechać tylko gdzieś z boku. On tak będzie tam przejeżdżać tam bokiem, ale raczej nie będzie ważnym tutaj środkiem transportu. Zresztą tutaj jest królestwo trolejbusów, więc ten Bambaj tu będę musiał jakoś ciekawie wcisnąć, żeby przejechał nam do tej trasy, bo tu będzie aleja Bambajowa z połączeniem z naszym tutaj tym hubem, więc tak to jeszcze będzie tutaj dosyć ciekawe zlokowane. Ogólnie tu się jeszcze będzie dużo działo, włącznie z tą wyspą. To jeszcze poczekacie i zobaczycie w swoim czasie. Także tak, czy coś tu jeszcze miałem do powiedzenia? Jedna szynówka, nie wiem, co się stanie. I pewnie tu będzie drugi główny wjazd do tego i tutaj od tego rądka. Ten wjazd najprawdopodobniej zniknie, bo on nie jest nam tutaj w ogóle niezbędny. No i to jakoś postawimy sensownie. Dobra, tu jest dużo rzeczy do sensownego poustawienia, więc bez zbędnego gadania ja idę sobie do łazienki, tak przy okazji, ale wy tego nawet nie zobaczycie. Wow, co to za nalot? A, to jest ta jedna linia helikopterowa, która się tak ciągnie. Dokąd jest ten korek? Możesz ty. Wiecie co? Bo ja wiem, że ta linia chyba nie jest w stanie się obsłużyć, prawda? A nie, ta akurat może, ale ta druga.
Czekaj, da mi się kliknąć. Jest 300 ileś osób. Nie. To jest ten moment, w którym likwidujemy linię helikopterową, bo po prostu nie jesteśmy w stanie jej obsłużyć. Przy okazji więcej osób będzie korzystać z innych środków komunikacji, a to zawsze dobra nowina. Lecimy z Stanawsem. No i powiem wam, że to trochę posegregowane nasze duże frytki. Właśnie, czy ja przeciągnę dzielnicę? Przeciągnę dzielnicę. No dobrze, jak widzicie, trochę się tu pozmieniało. Dodałem dużo rzeczy. Wygląda to o wiele bardziej lepiej, że tak to powiem. Jest tu parę obiektów, jeszcze będzie to rozbudowy, bo to my nasze kamyczki. Nie wiem jeszcze, jak to ściągniemy nasz kampus, ale o tym za chwilę. Zacznijmy sobie od tej części. Jak widzicie, dodałem nową ulicę. Dobra, czy tu jest sygnalizacja świetlna? Nie, tu przypuszczał pieszych, okej. No i tu jak widzicie, nasi rowerzyści już korzystają z tej ścieżki, drogi rowerowej. Ona jest, tej się ciągnie w różne rejony, więc mogą korzystać z niej jak wolą, jak chcą, jak lubią i tak dalej. Ona się tutaj ciągnie w nasze różne rejony. Puścimy tak, żeby po prostu dało się jakoś ją nieźle całkiem wykorzystać. No jest tutaj droga dobrowa, ale z tej jeszcze gdzieś nie korzystają. Tutaj, jak widzicie, są nasze duże frytki. No i tak, po pierwsze dodałem tutaj nową linię kolejową. Ogólnie tak, tutaj jest taka bocznica. Są bez sensu te bocznice. No ale pociągi jakoś tam rozjeżdżają się. Wygląda to o wiele lepiej. Już jakoś te miejsce tutaj po prostu chciałem zagospodarować. A wcześniej tutaj była ta bocznica inaczej puszczona. Teraz jest, jak widzicie, tutaj ten pociąg zjeżdża w tą linię. I na razie nie mamy bezpośredniego, który by przejeżdżał bezpośrednio przez nią. Może się kiedyś pojawi, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to się zawsze mówi. Ale na razie wygląda to jak na złotym obrazku. Linia, kolej linowa, jest cały czas tutaj funkcjonująca. Tutaj jest jedna stacja, tu jest druga. Tu są duże frytki, stacja. I tu jest dużo ludzi, bo tu jest jeszcze stacja metra, o której za chwilę. I kolejna jest dopiero tutaj stacja. Jak widzimy, jest wykorzystanie, jest, korzystają. Tu dochodzą, aż i tu jadą, no zobaczcie. No i tak to wygląda.
Co jeszcze tutaj mogę pokazać na załączonym blasku? To jest linie tramwajowe. Puściłem je tutaj, rozciągnąłem. Pierwsze, one tutaj wcześniej dwie linie się kończyły. Puściłem jedną dalej, jedzie sobie tutaj ta czerwona, jak widzicie. Tędy, 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 tutaj i do tej pętli tutaj w tym rejonie, czyli dosyć ciekawie. No cóż, tak to mi tutaj w tym rejonie poszło. Jak poszła druga linia, tak jak widzicie, tutaj jest skrótowa i ona skręca w tym rejonie, przyjeżdża tędy. Tu jest dosyć ciekawe zawirowanie, miałem rację, bo stwierdzimy, że tu może być potrzebna. Jedzie później dalej tutaj wzdłuż. Tu przy stacji metra. O, właśnie, na niej nie ma dojścia jakiegoś bezpośredniego. No, ale widzę, że nawet się nie da puścić. Skręca, jedzie dołem i na razie ma tutaj pętlę przy tym wszystkim. Prawdopodobnie pojedzie tutaj dalej, ale to jeszcze wiecie. Prawdopodobnie. Co do linii metra. Puściliśmy od drugiej strony tutaj tą linię i ma tutaj nową stację w tym rejonie. Tutaj nowa stacja przy naszych dużych frytkach, no i tutaj dalej w tym rejonie to już mniej więcej znamy. Jest jeszcze jedna linia metra, która jedzie stąd. Tu ma przekrzywioną stację w tym rejonie i na razie jedzie tutaj bezpośrednio pod kampus, ale to jest tymczasowe. To jeszcze się tutaj pozmienia. Tu jest tymczasowa też jedna pętla tramwajowa. Tutaj jest kolejna pętla tymczasowa. A tu, jak widzicie, duże frytki, całkiem ładnie poukładane. Ten tor jednej szynówki to jest dosyć ciekawy, tutaj jest stawiony, bym wam powiedział. Tu są przejścia górą do naszego bambaju. Stwierdziłem, że może być warte do zrobienia. Tu jest wjazd dużej alei z rowerami i to w przyszłości te właśnie z rowerami będzie nieźle funkcjonować. Tu jest tunel i ta aleja będzie tylko będzie musiała się połączyć z tą częścią. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy. Ale wiem tyle, że na pewno to będę chciał zrobić. I prawdopodobnie do niej będą właśnie zajrzeć te wszystkie rejony. A jak będzie nasz kampus tu wyglądać, to jeszcze zobaczymy. Tu też jest jedna stacja nowa, proszę bardzo. I ta stacja, jak możecie zauważyć, dużo ludzi jakoś strasznie z nich nie korzysta. Mamy dużo mąki, bo dużo młynów poustawiłem tutaj, więc będzie się wtedy produkować. I nasza kolej nowa tutaj skręca. Jest to dosyć ciekawe, przy okazji targ jedny tutaj jest w tym rejonie. Ale dokładne jeszcze rzeczy będziemy tutaj kręcić. Jeszcze jedna rzecz, bo za chwilę wchodzimy w kolejny timelapse. Jak widzicie, mogę postawić naszą szkołę ekonomii. I ona tutaj gdzieś w tym rejonie będzie stać. Więc ja rozglądam się za budowanie naszego kampusu. Nie wiem, czy dużo będzie w timelapsie, ale widzimy się już niedługo.
No i dokładnie, jak widzicie na zobaczonym obrazku, nasz kampus i duże wtyczki w teorii zostały skończone. Ale zanim do nich przejdziemy, przejdźmy sobie do tego, co zbudowałem jeszcze w międzyczasie, a mianowicie nasze bulwary zostały tutaj zmienione i zaktualizowane do tych nowych, które powstały, zostały dodane w tymże ostatnim dodatku. Jak widzicie, na całości są tutaj dwupiętrowe z tymi schodami i różnymi barierami bulwary. Schodami tutaj są takie na przykład tutaj schowane. Te mi się bardzo podobają, to właśnie pod mostem takie tutaj ten schowane. I one się ciągną po całości, włącznie tutaj z naszym kampusem, co już akurat było. Natomiast co się zmieniło, to jest to, że dodałem tak samo te bulwary po tej stronie i one się tutaj bardzo ładnie pokazują. Co prawda w tym rejonie one są już trochę mniej ciekawe, ale i tak ludzie z nich korzystają, więc no dobra. No i dalej się tutaj ciągną jako część parkowa, dzięki temu bulwarom w teorii da się tutaj wejść za darmo no też do tego parku. No cóż, i tutaj są różne, jak widzimy, ciekawe przejścia. Są różne dojścia. Są tutaj, jak widzimy, właśnie te dojścia, przejścia i wejścia. W teorii mogą dzięki temu wejść za darmo do tego parku, ale on jest tak wielkich rozmiarów, więc właściwie w to nawet bym powiedział bardzo jakoś nie patrzę. Przy okazji powstał nowy most, a właściwie kładka pieszo-rowerowa, taki jest przynajmniej zamyślę, że jest pieszo-rowerowa. Ładna, z takimi małymi, czekajcie, pokażę ją po prostu. Nie, ja bym chciał się pojawić na kładce. Okej, okay. Chyba musimy wejść i tutaj. Możemy na to wejść? Możemy. No, więc taka to jest kładka. Jak widzimy, jakaś jest tutaj barierka. No, z dołu nie wygląda aż tak oddychanie jak nasze bulwary, które widzimy na załączonym obrazku. Okej, okay, można nawet w ten sposób wejść. No, dzieci mają niesamowite zdolności, ale to chyba wiemy nie od dzisiaj. No i tak te bulwary są tutaj pociągnięte. Tutaj jest bardzo nierealistyczne, iż ludzie mogą przechodzić pod tymi budynkami właściwie przez nie. No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu się cieszyć z tego, że takie są możliwości. I ja sądzę, że jest to dosyć ciekawy easter egg do dodania, który mamy tutaj, więc no. I w tego miejsca można dojść teraz pieszo i usunąłem też wszystkie ścieżki, dobra, które tutaj były. Dzięki czemu teraz wszyscy chodzą tutaj, no bo naszymi bulwarami i według mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ale idąc dalej, przejdźmy sobie do dużych krytyk. Ostatnio widzieliście, że już mieliśmy tą część gotową. Teraz dodałem całkowicie tą część tutaj z tą stacją kolejową. O ile ta stacja kolejowa, nie wiem czy widzieliście, w sumie nie pamiętam, już dawno nagrywam ostatnią część tego odcinka. Jest dosyć ciekawa i mało ludzi z tego pociągu, co minus, bo on czasem tutaj tu sobie zjeżdża. Są przejazdy kolejowe, ale ten pociąg jeździ zbyt rzadko, żeby to miało jakąkolwiek zmianę. I wjeżdża tu i ma ostatnią stację tutaj, na tej stacji, z której również dziwnie mało korzysta osób. No ale no cóż, na to akurat żadnego wpływu. Natomiast na co mamy wpływ? Na to jak wygląda nasza tutaj dzielnica. Tu jest o ile mieszkalną, może po części już widzieliście. Jest w tym rejonie tutaj schowana, a tu jest nasz kampus. No i tak, w kampusie dodałem po pierwsze linię kolei linowej ze stacją tutaj, więc mogą sobie to przejść ładnie górą, wszystko pozwiedzać i w ogóle, także to jest naprawdę całkiem niezłe. I dwie różne, dosyć ciekawe, odjechane bajery. Jak widzimy tutaj na załączonym obrazku, jest nasza linia tramwajowa. No i tu mamy taki tramwaj. On bardzo tutaj się nam dobrze sprawdza, gdyż przejeżdża z tej naszej alei, przejeżdża przez cały ten nasz obiekt, wyjeżdża tutaj, przejeżdża dołem i tutaj z przystankami, tutaj nowym przystankiem bambajowym w tym rejonie, wjeżdża w tunel i wyjeżdża po tej drugiej stronie z naszym wielkim węzłem bambajowym, który na razie jest tymczasowy. W przyszłości tu się dużo zmieni i część nawet pojedzie tutaj na ten most, na drugą stronę. Z drugiej strony mamy drugą linię bambajową, która jedzie bezpośrednio tędy. Tu, jak widzimy, przejeżdża z jednym przystankiem po środku. To jest przystanek tutaj. Chyba jeden przystanek, czy coś pamiętam. Czekaj, teraz zwykniemy. Tak, nie widzę tutaj większej ilości przystanków. Jest tutaj, w tym rejonie. Tu są zejścia z naszych przejść, kładek i tak dalej. I to jest dosyć nieźle tutaj utrzymane. No, to jest nasz nowy wydział, który postawiliśmy. Szkoła ekonomii. Wiem, że tutaj widziały miały być założenia z dostępem drogowym, ale no cóż, akurat tego wydziału nie udało mi się pod to podpiąć, a w teorii on najlepiej by pasował pod budynek, bo ma faktycznie parking. No cóż, no niestety się to nie udało.
Z tej strony jest jeszcze wyjście, bezpośrednie przejście do naszej stacji kolejowej. Stwierdziliśmy, że to może być ważne dla nich. No i ta nasza aleja jest w całości zrobiona z pasami rowerowymi, co jest według mnie dosyć nieźle wykorzystywane. Jest tutaj też jedno wejście od tej strony, trochę boczne. Niestety nie miałem jak tutaj go normalnie wstawić i jest sprowadzone tunelem i tutaj się pojawia, wychodzi z niego. No ale nie jest źle. Atrakcyjność naszego kampusu jest zadowalająca. Jak widzimy, to na załącznym blasku jest ponad ile jest potrzebne do prestiżowego. Zarabiamy całkiem nieźle i może jeszcze kiedyś jakąś jedną dyscyplinę sportową tutaj dorzucimy. Zobaczymy. To nie obiecuję, to zobaczymy. W tej stronie na razie nie jest jeszcze udekorowane, to będę robić w przyszłości. Jedyne co dodekorowałem, to w tym rejonie lekko się to dodało. Także tak to wygląda ogólnie. I chyba tyle głównie działo się pomiędzy odcinkami, jak teraz sobie pomyślałem. Teraz zbyt dużo nie kręciłem, tak? Tu mamy nasze jakieś linie metra, przyszłe jeszcze tutaj tunele, łączniki, wejścia, przejścia i w ogóle. Tego jest dużo, tego będzie się jeszcze więcej działo, ale to tak jak mówiłem. W kolejnym odcinku prawdopodobnie będę już się chciał zacząć budowę naszego portu. A zgodnie z ankietą, którą tam kiedyś zrobiliśmy, to już nawet ja Wam tutaj nie wyświetlę, wiem tyle, że tu będzie i port pasażerski, i port towarowy. W teorii mógłbym jeden z tych portów przenieść tutaj, ale tak naprawdę to bym po prostu zrobił i tu jeden mały port towarowy, i tu podwójny port towarowy, i jakiś mały port pasażerski. Pomiędzy nimi będzie ten most, który widzimy na załączonym obrazku. I obok niego nie będzie tylko i wyłącznie metro, będzie to też most dla bambajów i prawdopodobnie jeszcze możliwe, że tutaj się pojawią trolejbusy. Zobaczymy, naprawdę jest tutaj, dosyć tego będzie się dużo działo. I teraz się tak zastanawiałem, czy mógłbym tutaj nawet jakiś jeden z tych mostów zmienić na jakiś ten nowszy. Bo te nowe mosty są naprawdę odjechane, tylko żeby je postawić, to jest dosyć dużo warunków trzeba spełnić i jak widzicie, no większość, niestety nie spełniamy tych warunków, a szkoda. Jedyne co możemy sobie zmienić i to akurat bym zrobił, czekajcie, tylko tak, to jest amerykański. Czy taki bym chciał tutaj zmontować? Zaraz, stwórzmy go, okej, tego nie możemy, to ten sobie stworzymy. On mi się podoba, to jest taki sam jakby tu był ten przemysłowy, tylko że wygląda o wiele lepiej, jest taki trochę węższy. No w skrócie most gdański, nawet znam w niektórych rejonach jeszcze takie faktycznie istniejące konstrukcje w Polsce. Czyli w Polsce, no w Polsce też. I to bardzo ładnie wygląda. Akurat polecam. A teraz jestem ciekawy, czy jak zmienię to, jest, można zrobić jakiś sensowny sposób przejścia dla pieszych. Okej, no dobra. To dobra nowina. Możliwe, że nad tym będziemy się zastanawiać coraz częściej, bo w ten sposób można zrobić w jakiś normalny sposób przejście dla pieszych, bo jak tutaj zmienię z powrotem na drzewa, to nie będzie tego przejścia dla pieszych. No dobra, to dobra nowina. Dobrze, mam nadzieję, że takie już miałeś podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Przypominam, że można mnie wesprzeć, to są wspierający. Aktualnie są chyba dwie osoby, albo mniej, nie wiem. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Wy jak to oglądacie, to pewnie jest poniedziałek. Jutro będzie metro, jeśli się wszystko uda. No i później będzie winnica. Plac Pięciu Rogów jeszcze jakoś później się pojawi. No i zobaczymy, co jeszcze. Przy okazji jeszcze jedna ważna rzecz. Kolej jednoszynowa, która tutaj jest, będzie jechać dalej na drugą stronę z jeszcze pewnie jedną stacją tutaj. Możliwe, że będzie stacja, nie jest to konieczne. Ale mało tego, pestka przejedzie na drugą stronę. Nie wiem, która pestka, bo jedna pestka jedzie tutaj dołem i na pewno parę linii bambajowych tu skończy bieg. Bo jak widzimy, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć linii plus pestka bambajowych na zwykłych torach. Ja nie będę tyle puszczać linii bambajowych na moście jednym. To i byłoby zabójstwo i bardzo dobra zabawa. Dobra, ja zacznę tutaj powoli myśleć, jak zrobić te nasze porty, bo to jest dosyć ciekawe i trudne. A rzeczy trudne są zawsze ciekawe. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!